drogi mój kraju wołyński, co powiesz mi dzisiaj, jak spotkasz ty mnie? Bo jadę do ciebie serdecznym wołaniem, ja wiem, że ty wciąż czekasz mnie. Bo jadę do ciebie serdecznym wołaniem, ja wiem, że ty wciąż czekasz mnie. Pamiętam to miasto i miasta wokoło, i lasy, i rzeki, i wsie, i radość dzieciństwa, i miłość młodości. Szczęśliwe to były te dni, i radość dzieciństwa, i miłość młodości. Szczęśliwe to były te dni. Gdzieś tatuś, mamusia i babcia i dziadek chodzili do szkoły tu wraz. I śmiech mego dziecka i pieśń mojej mamy w pamięci brzmi ciągle u nas. I śmiech mego dziecka i pieśń mojej mamy w pamięci brzmi ciągle u nas. Dlaczego to czuję? Wieki zostali tam, gdzieś cicho spoczywa i babcia i dziadek. Na wieki zostali tam. Kraju mój drogi, mój kraju wołyński, do ciebie przyjadę nieraz, bo pieśń mojej mamy i głos mojej ojczyzny ja tutaj poczuję. Przypomina mi się rok 1994. Znalazłem się tu w tej miejscowości po raz pierwszy, szukając możliwości zorganizowania koła rodzin pomordowanych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów. Przeprowadziłem wtedy kilka rozmów. Przypominam sobie, że u wójta, przepraszam, u sołtysa w domu, jak rozmawialiśmy, to była jeszcze faktycznie, powiedzmy sobie, wielka trauma. Powiedział mnie do mnie: panie prezesie, czy pan wie, że ściany uszy mają? Dzisiaj znaleźliśmy się już w innej rzeczywistości. I tak właśnie nawiązać do tego okresu. Myśmy zaczęli tu na Dolnym Śląsku organizować jako pierwsi spotkania z Kresowianami, zawiązując organizacje różnego rodzaju, nie będę wymieniał, bo państwo wiedzą. I chcę właśnie parę zdań powiedzieć, proszę państwa, czy to się opłacało. Chcę stwierdzić, że na pewno tak. Że doczekaliśmy rzeczywiście dnia i też dzisiejszej uroczystości, która jest właśnie poświęcona kontynuacji dzieła, które zostało zapoczątkowane jeszcze przed 90 rokiem na Dolnym Śląsku. Z tych świadków, którzy organizowali, to praktycznie, proszę państwa, ja jeszcze żyję. Nie ma już tych ludzi. Podeszli do wieczności. I chcę spełnić wielkie zobowiązania właśnie wobec tej historii, tych ludzi, którzy tworzyli tą historię tutaj, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w ogóle w całej Polsce. Efektem tego, proszę państwa, nie będę wymieniał naszej dokumentacji, którąśmy, że tak powiem, wydali, udokumentowali, o współpracy to państwo wiedzą. Ale mottem tego jest, proszę państwa, żeśmy doczekali, że właśnie w tym roku polski parlament, Sejm i Senat podjęli jednoznaczną uchwałę o ludobójstwie dokonanym na ludności polskiej przez organizacje ukraińskich nacjonalistów.
To jest jedno z najważniejszych osiągnięć. I właśnie chcę w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy rzeczywiście pracowali na to dzieło, bo to jest wielkie dzieło historyczne. Uważam, że ten czas, który poświęciliśmy, to się opłaca. Mamy jednoznaczną uchwałę i teraz trzeba się zastanowić, proszę Państwa, jak mamy ustawiać się do obecnej rzeczywistości właśnie jako kraj sąsiadujący z dzisiejszą Ukrainą i tutaj nie ukrywam Ukrainą o faktycznie tendencji i o ideałach banderowskich. Jest to wielki problem, ale nasze działanie Kresowia, ale zarazem członków Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów nigdy nie było, proszę Pana, w zarzewiu, powiedzmy, szerzenie nienawiści wśród ludności ukraińskiej. Nasz stosunek wyraża się tylko jednoznacznie do faktycznie faszystowsko-ludobójczej organizacji, to cośmy osiągnęli dzisiaj. I teraz trzeba szukać rzeczywiście współpracy. I to jest nasze zadanie. Uważam, że myśmy razem powinni wszyscy praktycznie wypracować i zastanowić się nad formami, w jaki sposób będziemy właśnie tutaj się organizowali. I na tym chciałem, proszę Państwa, Państwu podziękować serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój niech będzie z wami. Proszę o wprowadzenie sztandaru pułku. Bracia i siostry, z całego serca rozpoczynając tą Eucharystię. Witamy wśród nas w sposób szczególny naszego ojca diecezji, jego ekscelencję księdza arcybiskupa Józefa Kutnego. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stał się też ojcem wielkiej rodziny ludzi kresów, którzy noszą kresy nie tylko w historii swojego życia, ale też i w sobie. Bo odkąd objął urząd w naszej archidiecezji, cały czas wszystkie te wydarzenia kresowe wspiera,
i jest obecny. Witam wszystkich kapłanów według stopni godności, wszystkich zaproszonych gości. Witam całą wielką rodzinę kresową. Owoce tej przenajświętszej ofiary, które ksiądz arcybiskup będzie składał, chcemy ofiarować za wszystkich tych, których groby rozsiane są na kresach, którzy tam pozostali. Zarówno ci, którzy tam odeszli do Pana, ci, których groby są nieznane, są tylko ślady, a zostali zakatowani poprzez działalność UONUPA, a także wszelkie prześladowania, które miały miejsce za czasów reżimu, czy to hitlerowskiego, czy komunistycznego. Chcemy się modlić za wszystkich tych, którzy wpisują się w historię, zarówno żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, cichociemnych, których w sposób szczególny dziś wspominamy. Chcemy upamiętnić tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, wpisując się właśnie w odbudowywanie tej pamięci historycznej. Ale też i ogarniamy modlitwą naszych braci i siostry kresowian, którzy już przybyli tu na ziemię dolnośląskie, ale nie tylko, właśnie z tamtych terenów, zostawiając poza sobą to wszystko, czym żyli na Kresach. Chcemy modlić się także za tych, którzy dziś kończą rajd katyński w Sokółce, a przemierzyli tamte ziemie. Cieszymy się tym bardziej, że dzień szczególny dla ludzi Kresów, bo wielki misjonarz i apostoł, ksiądz Kazimierz Bukowiński, ten, który ewangelizował Ukrainę, Kazachstan, a szczególnie Karagandę, dziś zostaje wyniesiony jako błogosławiony właśnie do chwały świętych. Przywołujemy go w sposób szczególny też jako orędownika dnia dzisiejszego. A prosimy Cię, Ojcze Biskupie, byś te wszystkie intencje złożył za pośrednictwem patronki tej wspólnoty tutaj obecnej w swojej kopii wizerunku, bo cudowny obraz jest w kościele, Matki Bożej Bolesnej, która już nosi miano Świątnicko-Niewierkowskiej, bo przecież stamtąd z Wołynia przybyła do nas. Przystępując do sprawowania tej najświętszej ofiary, przeprośmy najpierw Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krajów mroku zabłysło światło. Tak Księga Izajasza dzisiaj rozpoczyna liturgię słowa. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, ojcze naszej diecezji i wielkiej rodziny kresowej, drodzy bracia kapłani według sprawowanych godności, stopni, funkcji, szanowni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych według urzędów i godności. Ale przede wszystkim droga wielka rodzino kresowa, zebrana już po raz szósty z różnych zakątków ziemi polskiej i nie tylko, tu w Świątnikach, na ziemi ślężajskiej, przy Matce Bożej Bolesnej, przywiezionej z Niewierkowa, by tu rozgościła się pośród nas na stałe. To nie tylko ten naród izraelski wybrany ujrzał wielkie światło i wielki znak. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że również my jesteśmy tym narodem wybranym, który 1050 lat temu
ujrzał światło krzyża. Tego krzyża, który wbity na Golgocie stał się znakiem sprzeciwu, jak powiedział w dniu ofiarowania starzec Symeon, że oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Ten krzyż, który włączył nas w wielką rodzinę chrześcijańską, stał się znakiem naszej tożsamości, państwowości. Gdy książę Mieszko wraz z całym dworem przyjął chrzest, dla naszego narodu rozbłysło to szczególne światło. A dziś, kiedy przeżywamy przepiękny jubileuszowy rok miłosierdzia, ta iskra miłosierdzia od nas płynie na cały świat. I możemy być dumni, że dalej zapala ona nowe pokolenia ludzi wiary. W końcu możemy być dumni z tego, że obok Bożego miłosierdzia w sposób szczególny dana nam została dana za Matkę i Królową Pani Jasnogórska, Matka Miłosierdzia, Matka Syna Bożego, Mater Dolorosa, jak mówi napis na wizerunku obrazu w świątyni świątnickiej. Ona, jak słyszeliśmy w dzisiejszym słowie, tam pod krzyżem usłyszała szczególny testament. Niewiasto, oto syn twój. Synu, oto matka twoja. Matka bolejąca, ale też pełna miłości, która wciąż nieustannie pod polskimi szczechami, na Kresach i tu na ziemiach polskich, ale wszędzie tam też, gdzie są Polacy, pokazuje, tak jak w Kanie Galilejskiej, na swojego syna i mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Można by było tutaj śmiało za Marią Konopnicką powiedzieć: nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym ci swego nie odjęła lica. Ja po dawnemu moc twoja i siła Boga Rodzica. Maryja, która w sposób szczególny naszym spotkaniom patronuje, staje przy nas jako nauczycielka. To nie przypadkiem nasz ukochany ojciec święty Jan Paweł II wpisał w swoje biskupie zawołanie Totus Tuus, cały twój, zawierzając Maryi siebie, swoje kapłaństwo, biskupstwo i swoje papiestwo, ale też wciąż nieustannie zawierzał w każdym miejscu i w każdym czasie sprawy ludu Bożego. Ona uczyła się tej wiary w domu rodzinnym, ale też i przy świątyni jerozolimskiej, by potem odpowiedzialnie iść i pełnić swoją misję. I drodzy bracia i siostry, kiedy tak przywołujemy osobę Maryi w ten dzień dzisiejszy, nie możemy zapomnieć, że ci, którzy stanęli jako obrońcy Polski, polskości w minionych wiekach, w minionych latach, właśnie w domu rodzinnym, od swoich dziadków, swoich rodziców, uczyli się tego, co to znaczy Bóg, honor i ojczyzna. Uczyli się tego wszystkiego, co miało służyć ku wolności, ku odzyskiwaniu wolności, ku temu, aby wciąż i nieustannie walczyć o wolną Polskę. To właśnie Mater Dolorosa stała się nauczycielką dla wielu matek, które wychowywały swoje dzieci w duchu miłowania ojczyzny, w duchu miłowania człowieka, sprawiedliwości społecznej, wolności. Naród pozbawiony pamięci historycznej mógłby zginąć. A właśnie w domach rodzinnych, wtedy, kiedy nie wolno było mówić o prawdziwej i autentycznej historii, przekazywana była ta historia prawd, które
przetrwały i które dziś powoli są odzyskiwane, o których dziś możemy głośno mówić i przywoływać młodemu pokoleniu, pokoleniu już wyrosłemu w wolnej Polsce, co znaczyło Bóg, honor i ojczyzna. Kim byli żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci? Kim byli komandosi cichociemni, którzy stanęli również do walki o wolną Polskę? Słowa Bóg, honor i ojczyzna stały się szczególnym nośnikiem wtedy, kiedy historia pisała tragiczne losy, tragiczne wydarzenia. Wtedy, kiedy wyniszczano naród, kiedy starano się wymazać tych autentycznych bohaterów, kiedy wrzucano ich do bezimiennych grobów na Łączce. Dziś, dzięki temu, co się dzieje, dzięki działalności IPN-u, dzięki działalności pana prezydenta i rządzących, powoli przywracana jest ta pamięć historyczna. My dziś w sposób szczególny chcemy na chwilę zatrzymać się w prawdzie o tych, których nazywamy cichociemnymi. Kim byli? Kim byli ci komandosi Armii Krajowej? Świetnie wyszkoleni żołnierze polskich sił zbrojnych, których zadaniem w okupowanej Polsce była destabilizacja, było rozwalenie systemu hitlerowskiego. To właśnie w domach rodzinnych najpierw zostali nauczeni, co znaczy być wiernym Bogu, być wiernym ojczyźnie i mieć swój honor. I chociaż wielu z nich przeżyło czasy wojenne, to zaraz bezpośrednia historia wielu z nich skazała na niesprawiedliwe procesy, na uwięzienie, na wymordowanie przez komunistyczne rządy, na prześladowanie. Ale oni musieli się z tym porządkiem zmierzyć. I chociaż byli prześladowani, aresztowani i zostali również straceni, to jednak w pamięci tych, których jeszcze do dziś ich wspominają, pozostali. Niektórzy z nich, których pseudonimy i nazwiska znamy, Jan Piwnik, pseudonim Ponury, Żmudzin, Wujek Bomba, Zo, to reprezentacji, przedstawiciele tych, którzy przybyli, by walczyć o wolną Polskę. Cichociemni, wyszkoleni właśnie w Wielkiej Brytanii, a szkolonych było ponad 2,5 tysiąca ludzi, tylko nieliczni mieli zaszczyt wylądować w wolnej Polsce. W Polsce, która zdobywała się na wolność, która walczyła, by tą wolność odzyskać. 316 przybyło, by podjąć różne zadania. Jan Piwnik, jeden z cichociemnych, major, pseudonim Ponury, walczył w brawurowych akcjach pod Pińskiem, walczył w partyzantce i działał, organizując różne oddziały, a jednak zawsze opanowany i spokojny starał się podbudowywać swoich, by podejmowali trud walki o Polskę. Gdy zginął, gdy został ciężko ranny, nim odszedł, prosił swoich: ja nie wyżyję. Pożegnajcie ode mnie wojsko, pozdrówcie góry świętokrzyskie, pożegnajcie Kresy. Powiedzcie żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem, że umieram jak Polak. Ich losy cichociemnych, chociaż przeżyli niektórzy wojnę, to zamiast świętować, niestety poddani zostali torturom i prześladowaniu. Taki los spotkał jednego z cichociemnych, Hieronima Dekutowskiego, również żołnierza wyklętego,
tego, który starał się, jak mówią historycy, pomóc odzyskać wolny kraj. Kiedy spoglądamy na jednego z najbardziej trudnych przedstawicieli tego czasu, na Żmudzina, majora Wojska Polskiego, a zarazem Cichociemnego i żołnierza K, który rozpoczynał w Armii Carskiej, w Armii Czerwonej, w Policji II RP, to jego historia zaskakuje. Można się zastanawiać, dlaczego tak różne były jego losy, a jednak starał się szukać tego, co najcenniejsze. Wiedział, że trzeba za wszelką cenę przywrócić wolność do Polski, przywrócić temu krajowi jego twarz. Dlatego starał się przez całe swoje życie odnaleźć tą drogę, która pomoże mu właśnie pokazać innym, kim jest ojczyzna, bo śmiało tak można powiedzieć, nie czym, tylko kim. I że za ojczyznę warto oddać życie. Chociaż przeżył II wojnę światową, to jednak został skazany na tortury, został skazany na uwięzienie, a w 1953 roku, 2 stycznia, brutalnie zamordowany, pochowany w bezimiennym grobie. Drodzy bracia i siostry, to były trudne czasy. To były trudne czasy, które w młodym pokoleniu, walczącym o wolną ojczyznę, budowały nowe wartości. Nie przypadkiem zawołaniem Cichociemnych było hasło wywalcz Polsce wolność lub zgiń. A dopowiedzią nakazuję wam iść i podpalić Europę. I szli, rezygnując z własnego życia, bo jak głosiła maksyma, szukasz śmierci, wstąp na chwilę. Wiedzieli, że ich zadania, do których się przygotowywali tam na zachodzie, muszą w jakiś sposób się zrealizować i urzeczywistnić tu pośród narodu, który ma odzyskać wolność. Przybywali nocą i byli uczeni, co prawda, zabijać po cichu, zabijać wroga w imię wolności ojczyzny. Bo trzeba było odzyskać wolną Polskę, odzyskać honor i to, co najważniejsze, wolny kraj, gdzie można było normalnie myśleć i żyć. Co prawda ich myśli dopiero spełniły się i spełniają dziś. My jesteśmy tego wyrazem i przykładem. Pozwólcie, drodzy bracia i siostry, że przytoczę tutaj słowa roty przysięgi Cichociemnych, którą składali przed lotem do Polski. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej, przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności ojczyzny. A tajemnicy służby specjalnej dochowam nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji. I nie zdradzę jej nikomu aż do końca wojny. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Dziś wspominamy ich wszystkich. Dziś im oddajemy hołd. Dziś my, młode pokolenie, od nich uczymy się tych najcenniejszych wartości. Co to znaczy Bóg, honor i ojczyzna? I co to znaczy wolna ojczyzna? Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II we Lwowie mówił:
Miejsca święte wtapiają się w historię narodu. Nie lękajcie się Chrystusa. Nie obiecuje On łatwego życia, ale zapewnia zawsze pomoc. I my, drodzy bracia i siostry, musimy o tym pamiętać, że nie wystarczy tylko przekroczyć próg, ale trzeba iść głębiej, jeszcze z większą mocą walczyć o tą pamięć historyczną, walczyć też o swoją tożsamość, o godność, o życie w wierze, bo do tego nas zobowiązuje krzyż w naszej historii, nasz chrzest i Bóg miłosierny, który rozgościł się w naszej ojczyźnie. Ale musimy pamiętać, że to, co powiedział również umiłowany papież, wolności nie można tylko posiadać. Nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się rzewnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. Musicie od siebie wymagać. Musicie być mocni wiarą, nadzieją i miłością. Proszę was, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastacie. I w końcu te szczególne słowa. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. I pamiętajcie, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. A my mamy się czym dzielić. Mamy się co pokazywać i młodemu pokoleniu, i przyszłym pokoleniu. Papież Franciszek do młodych w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Pierwszy warunek to pamięć. Pamiętajmy o swoim narodzie, o rodzinie, o historii. Trzeba przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci. A drugie to odwaga i siła, nadzieja i śmiałość. I moc do tego, że Jezus Chrystus zwycięży i że będzie nas wspierał w tym mocowaniu się o dobrą, nową naszą ojczyznę i będzie nas prowadził do tej ojczyzny niebieskiej. A Matka Bolesna będzie nam towarzyszyła. Niech również ten dzisiejszy błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński będzie dla nas autorytetem i wzorem do naśladowania. Szedł i ewangelizował Ukrainę, Kazachstan, Karagandę. Gdy czyta się jego dzieje, jego losy, wzruszają one. Ale pokazywał swoim przykładem kapłańskim, co to znaczy Bóg, honor i ojczyzna. Niech te słowa, które tak bardzo mocno starsze pokolenie realizowało i realizuje swoim życiem, dla nas młodych następców i cichociemnych, i żołnierzy wyklętych, i wszystkich bojowników o wolną naszą ojczyznę, będą wyznacznikiem drogi. Amen. Zarząd Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznał Krzyż Obrońców Wołynia działaczom Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej współpracującym ze środowiskiem wrocławskich żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. A będą to osoby: ksiądz Wacław Kuriata, prosimy pana, ksiądz Zbigniew Słobodecki, pani Janina Wolsztyniak, pan Jerzy Rudnicki,
Pan Andrzej Patuszyński. Pan Ryszard Marcinkowski. Proszę pana pułkownika Włodzimierza Brodeckiego, prezesa środowiska krakowskiego żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, reprezentującego Zarząd Okręgu Wołyńskiego i profesora Henryka Słowińskiego, prezesa środowiska wrocławskiego. Zaznaczonych. Proszę o zabranie głosu pana Jerzego Rudnickiego. Księże arcybiskupie, szanowni księża, drodzy przyjaciele, rodzino kresowa, myślę, że już mogę tak się zwracać do każdego z was. Myślę, że nikt z nas, rozpoczynając swoją miłość ku kresom, nigdy nie myślał o odznaczeniach. Tak było, że trafialiśmy na kresy z rozmaitych powodów. Każdy z powodów tego samego, miłości do kresów. Pracowaliśmy na cmentarzach, w szkołach, woziliśmy paczki, ale tak powiedziałem, panie profesorze, nigdy dla odznaczeń, ponieważ dla nas najważniejszym jest to, żeby ta pamięć o kresach, o Wołyniu jak najdłużej przetrwała. Księdzu Słobodeckiego bardzo chciałem podziękować za dzisiejsze słowa, bo przypomniał mi o czymś bardzo ważnym, że odznaczenie to jest tak naprawdę dla nas wszystkich wezwanie do dalszej, jeszcze większej pracy, do tego, żebyśmy tą pałeczkę pamięci o domu rodzinnym przekazali temu pokoleniu, które stoi po naszej prawej stronie. Temu, żeby to oni za kilka lat przekazywali tą pamięć. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich odznaczonych i jeszcze raz, tak jak powiedziałem, nie dla odznaczeń. Dziękuję bardzo. Za to wszystko dobro, za to pragnę bardzo serdecznie podziękować. Kiedy tak patrzyłem na was i kiedy słuchałem refrenu tego psalmu responsoryjnego, w którym wołaliśmy wielkich dzieł Bożych, nie zapominajmy, to pomyślałem sobie, że tak jak w dziejach każdego człowieka, który jest dzieckiem Bożym, który stworzony na obraz podobieństwo Boże, te wielkie dzieła się dokonują, już nie mówię, że w sakramentach, ale w tym naszym indywidualnym życiu Bóg dokonuje wielkich dzieł. Tak samo tych wielkich dzieł dokonuje w życiu narodów. Tak samo tych wielkich dzieł dokonuje w życiu naszego narodu i w tej rodzinie kresowiaków. Bo czyż nie są to wielkie dzieła, że dzisiaj, tak jak zresztą było tutaj to podkreślane, że możemy mówić, już nie szeptać, ale mówić o tym wszystkim, co dokonało się na Kresach Wschodnich, o tym ludobójstwu, o tym wszystkim, o tym cierpieniu nagromadzonym tam, o męczeństwie, że możemy o tym mówić. Czyż to nie są wielkie dzieła Boże? Czyż to nie są wielkie dzieła Boże, że spotykamy się tutaj? Moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyśmy wspominali te wielkie dzieła Boże, o nich mówili i przekazywali następnym pokoleniom. Chcę też i pogratulować i odznaczonym, i wyróżnionym wszystkim tutaj, którzy zostali w ten sposób docenieni. Bardzo serdecznie gratuluję. I chcę wam serca wszystkim tu obecnym błogosławić. Przyjmijcie to błogosławieństwo, niech ono wam towarzyszy. Noście je w swoim sercu. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą cię. Thank you.
Moje serce tu spoczywa.